Siemanko byczki, z tej strony Lisek, party back. Wyszedł w SBC, więc Lisandro Lopez jako uczynny młody człowiek robi paczkę z bagiem. Zabawnym bagiem. I umówmy się, że jeśli pod tym odcinkiem będzie 1000 łapeczek do góry, a wiem, że dla was to jest... To w jutrzejszym odcinku pojawia się paczka z ikoną na Road to Glory. Tak o, po prostu zrobimy paczkę na Road to Glory. I tyle. Aktualnie to jest nasze główne konto. Widziałem, że wczorajszy materiał się wam spodobał z naszymi paczuszkami, więc ja tam nie będę narzekał na paczuszki. Mam nadzieję, że szczęście zostanie podtrzymane, bo no karny jest po prostu dużo do trafienia dobrych. Niestety, jeszcze więcej jest fatalnych do trafienia, ale to pozostawmy na inny temat. Partnerem kanału jest eneba.com. Gry do ładowania w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Party back. Przepalanko, dodatkowo mamy jeszcze zieloną kartę, mamy token, więc jest znakomicie i mam nadzieję, że te party bagi się po prostu będą powtarzały i będzie ich jak najwięcej, bo to jest coś pięknego. I mam nadzieję także, że jeśli, no te 1000 lajków, to tak jak mówię, no to jest chwila, moment i gotowe dla was, ale dodatkowo fakty są takie, że ja chcę po prostu tą ikonę zrobić, więc to jest mój cel. I to jest moje marzenie. Trafić coś dobrego z tej paczki, no bo zrobić paczkę z ikoną, to jeszcze nie ten level, żeby to było moim marzeniem. Dobra, mamy jeszcze paczkę z podglądem do zrobienia. Zobaczmy, bo może też podgląd coś tutaj namiesza. Okej, jest rzadka. I dodatkowo Premium Team of the Week Pack też możliwe, że jakoś za niedługo zostaną odpalone. Ale na początku pierwsza paczunia... Manuel de Neuer. Ja. Scheiße, Manuel. Witam serdecznie, bardzo fajnie. To jest ta paczka za token. Jeszcze kwadratu, który jutro będzie w nowej drużynie tygodnia. Dlaczego? I mamy Fukai. Ja oglądałem dzisiaj skoki, powiem szczerze, na TVP Sport. Odpaliłem telewizor raz w tygodniu. Pierwszy raz w tym tygodniu. I odpaliłem TVP Sport, a tam Salt Lake City, skoki narciarskie, Janda, Janne Ahonen, Matti Hautamäki, Adam Mały, Sven Hannawald. Coś pięknego. Na Instagramie się chwaliłem, że Janne Ahonen został w końcu pokonany, więc wpadajcie na Instagrama. Lisek Podłoga HD, link w opisie. A teraz przechodzimy do party baga. No jest dobrze, ja nie będę tutaj ukrywał, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, mam wrażenie. Widzowie, Winter Party Bag. Czy będzie zabawa? Czy będzie nie zabawa? NDD? Onieka! Onieka! 8-4 Onieka. No win! Powiem szczerze, win. Powiem szczerze, że to jest win. To jest winek w mojej ocenie. Ja wiem, że on może nie kosztuje majątku. Na Road to Glory wiadomo, bardziej by mi się przydał. Bardziej by mi się przydał, przyznaję to, bez bicia. Ale tutaj też, jak będziemy jakiś budować składzik, jakiś szalony, to też może być dobrze. Na Road to Glory no, odda pewnie coś potężnego. Tak myślę, no tak o, i tak będzie pewnie. Szybkie przejście na Road to Glory i... Wyzwanie budowania składu i... Przechodzimy do naszego Party Baga. Paczka z niespodzianką. No i tutaj również udało nam się to zrobić, nie tracąc żadnego złamanego końca, a nawet pełnego, więc elegancko. Paczka z niespodzianką wjeżdża na rejon i moi kochani, no tutaj ta paczka z niespodzianką może dużo więcej zmienić, bo dużo więcej kart byłoby akceptowanych i z chęcią byśmy do tego składu, który widzicie w tym momencie, do tego składu dużo więcej kart by po prostu wleciało. Ale w związku z tym, że Dawida sprzedaliśmy, no to w tym momencie na pewno, jeśli będzie ten 1000 łapeczek do góry pod tym materiałem, przypominam, to na pewno w jutrzejszym odcinku wjeżdża paczka z ikoną. No bo trzeba. No trzeba po prostu. Mieszana paczka piłkarzy prawie na początku, ale zanim to... A nie, możemy jeszcze. No to mieszana paczka piłkarzy prawie. Na głównym poleciało fest. A tutaj... Niestety, ale lekcja pokory. Lekcja pokory i przypomnienie, na jakim koncie jesteśmy. No i teraz. Zimowa paczka z niespodzianką. Let's fucking go.
Adidas a number up. O kurde. To Felix, no. Źle kojarzę, kurde, no źle. Dobra. Fizyczne 70. Marzenia presji. Ja już wiem, kto to jest. Fizyczne 70. Ja. Dzień numer 2. Wczoraj nie było odcinka, dlatego że mieliśmy streama o godzinie 13:00 i później jeszcze stream był o godzinie 24:00, północy. Więc bez sensu było odcinek wrzucać przed 13:00 i bez sensu było wrzucać odcinek po pierwszym streamie, bo tak uznałem, więc nie wiem, czy to była dobra, czy zła decyzja, ale zamiast jednego odcinka były dwa streamy, więc dzisiaj będą dwa losowania, jeśli chodzi o nasz świąteczny challenge i kalendarz adwentowy. I dzięki temu też dzisiaj będzie więcej kontentu, bo nie dość, że robimy dwa razy, w sensie zrobiliśmy dwa razy party baga, to jeszcze dzisiaj otwieramy paczki z informami. Cztery paczki z trzema informami, czyli 12 informów, więc mogą być potężne zyski, ale też potężnych zysków może nie być. Póki co odblokowujemy zieloną kartę Winter's Challenge, więc w sensie SBC zrobiliśmy Winter's Challenge, Mikulesku, i przechodzimy do naszych paczek, bo paczek jest dużo, w sensie dużo, no dużo nie ma, ale są bardzo wartościowe. Zaczynamy standardowo od naszej złotego podglądu, zobaczmy. Okej, okay, podgląd nic nie daje standardowo, chociaż no ten standard to też taki 82 plus jest gwarantowany zawodnik, więc tutaj też może coś ciekawego być. No to niezłe 82 plus. Widzowie nie zawodzą. Tutaj wam pokażę, no jest Upamecano, jest Lewandowski, jest Marec, jest De Bruyne, jest Cuadrado, więc coś tam do sprzedania będzie, jeśli fajnie wyleci. Mamy cztery paczuszki, dwie paczki tutaj, dwie paczki na Road to Glory, do którego za chwilkę przejdziemy. Premium Team of the Week Pack. Let's go! Po prostu, let's go! Let's go! Belgia? Nie, Italia. CB. Acerbi 85. To spoko, że walkout chociaż. Co zawsze cieszy. Co zawsze cieszy, że chociaż walkout wypadł. Więc tutaj nie będę narzekał, ale... Okej. Okay. I paczka numer 2. Zobaczmy. Będziemy na półmetku paczek z ifami. O, walkout. O. 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 Rakitic. No to na Road to Glory odda. Na Road to Glory odda. O, Gabriel Martinez. Martinelli. O, on może być coś warty. Całe nic. No i jesteśmy na Road to Glory. Zimowe wyzwanie tutaj także jest ukończone, a w zasadzie już skończone. No i teraz paczuszka za zimowe wyzwania. Tutaj może będzie lepiej. Może. Kurde, co jest? To jest skam jakiś ta paczka. No skam. Idziemy na ify. Może teraz z prawej. Może z prawej coś tutaj jakoś ukujemy. O matko. To żeśmy ukuli. Jorge Molina. Pierdnie i cię nie ma. Oj. Tyle było z ifów. I jedziemy do ostatniej paczki, w sensie... Do tej... Do ostatniej, tak. Do paczka Team of the Week Premium. Och. Takie smutne porównanie 1:1 tych kont. Troszeczkę można by rzec. No niestety. Niestety. Te paczki z ifami niestety nie oddają, a my, moi drodzy... Przechodzimy do dwóch meczów Division Rivals. W zasadzie jedno zwycięstwo potrzebujemy, a ten jeszcze jeden meczek zrobimy sobie tak, żeby po prostu go zagrać. I dzięki temu, że to zrobimy, będziemy mieć potężne paczki. I to się prawdopodobnie nam uda w tym sezonie. Jazda. No to trzeba wygrać. La Pogbens. Ależ ma chłop skuty. Chłopco ma Nazari... Tego. Nazario, Neymara, Van Dijk'a. Dobrze się bawi, dobrze. Oj. Oj, szkoda. Nice. Pięknie. O matko. Nice. La Pogbens. Okej, okay, moje punkty. Oponent miał podobne. I teraz, moi drodzy, tum, 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 tum.
tygodniowe i miesięczne, no sezonowe nagrody osiągnięte. Puck Champion, widzowie, udało się. Puck Champion. Lecimy do kalendarza adwentowego. Ale standardowo, zanim kalendarz nasz świąteczny, to wylosujmy dwa komentarze, które zgarniają nagrody. Tutaj macie Hopsa. Get YouTube comment start. Pierwszy numer i Kacper Skowronek. Mega miło na serduchu, że wygrałem koszuleczkę na święta. Idealny prezent wam też. Życzę tego samego. Wyczekaj, to blisko. Dziękuję, wesołych świąt. Kacper, serdeczne gratulacje i wygrałbyś jeszcze jedną. No ale że w związku z tym, że wygrałeś, no to losujemy kolejnego. I na dzisiejszy kalendarz adwentowy możemy zrobić tak, że po prostu napiszcie numerek, napiszcie jakikolwiek komentarz, już nieważne jaki napiszecie, ważne, żeby numerek był napisany. I tyle, i będziemy wybierać zwycięzcę. Nie robię poczeki z gonu, bo Petra Czecha już mam. Dobrze, Sawik 88, serdeczne gratulacje, Sawik, 23 numer. I kolejny. I Marcin Pawłowski. Zrobiłem i żałuję, bo wpadł Sucker numer 78. Ale jakby to był Sucker z warszawskiego Koksa, to byś chyba nie żałował, Marcin. Serdeczne gratulacje. Panowie, pamiętajcie, napiszcie w prywatnej wiadomości na fanpage'u, jak po całym kalendarzu adwentowym będę wam odpisywał i będziemy ogarniać temat wysyłek, a my przechodzimy do kalendarza. Numer 18 i 23 odblokowujemy koszulki Lisandro Lopeza. Serdeczne gratulacje dla was, panowie. Koszuleczki Lisandro Lopeza. Zostały nam jeszcze 3 dni naszego kalendarza. I tyle. Widzimy się na dzisiejszym strumyku. Wpadajcie dzisiaj 20:21, bo będzie gruby stream z grubymi SBC i z grubymi paczkami. Oj, oj tak. Lecimy. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.